Dajcie ognia, czekaliśmy tyle lat na wasze oklaski! Czarnowskie góry! No, tak błagam, naprawdę. Naprawdę, tak ciebie to ja? No człowieku! Kurde, mnie tak codziennie w domu witają. Co? No jak wracam o drugiej nad ranem. O, tato stoi, tato stoi. Serio? Nie stoi. Ale nie, przepraszam, momencik, zwracam honor, słyszałem, tam podobno w domu teściowa cię jak księcia traktuje. Znaczy nie, no może nie jak księcia, ale faktycznie ja dla niej chyba jestem jakimś arystokratą, bo ona zawsze mi wita słowami o hrabia wróci. To chyba bardzo mnie szanuje. Proszę Państwa, jeszcze raz, jak dobrze na rejestrze na żywo. Dobrze, słuchaliście. Myśmy tutaj w namiocie, przebieramy już nogami od 15 minut, tak sobie myślimy, kurczę, istniejemy my jako paranormalni 18 lat, a jesteśmy dopiero drugi raz u Państwa. Boże, co się dzieje? Słuchajcie, mamy dwa ulubione miejsca, do których kochamy wracać. To jest Opera Leśna w Sopocie, bo wiadomo, miejsce z tradycjami, Bajle i Bajle, wszystkie zagraniczne gwiazdy i oczywiście Tarnowskie Góry. Yeah! No ja właśnie na scenę wjechała pierwsza taczka wazeliny. Tarnowskie Góry, zrzucamy! Zrzucamy, błagam! Nie, słuchajcie, serio mówię, wczoraj otwieram swojego laptopa, nie? I w wyszukiwarkę wklepuję tam. Najlepsza w Polsce publiczna. Nie, za dużo, Robert, za dużo. Spontanicznie reagująca na każdy żart. Zawsze uśmiechnięci, enter. Wiecie, co wyskoczyło? Tarnowskie Góry. Matko, nie, ale... Nie, trzeba, zajdzie, bijcie, brawo. Bez sensu się naklepał w tą klawiaturę. Mi wystarczyło w Google wpisać najinteligentniejsza publiczność świata. Wyszło to samo. Czekajcie. Przepraszam cię, Majkę. A to nie była wazelina? Ale pod prezentem. Dobrze jest. A ja, słuchajcie, jak otwieram swojego laptopa, nie? To wiecie, co mam na tapecie? Dżuma, by widziałem. Ale z Tarnowskich Gór! O. Brawa na góry mamy, poproszę! Pan tam nie bije, ciekawe. Słuchajcie, jak to jest, zawsze się zastanawiam, mimo wszystko, że hasło Goła Baba wzbudza tyle fajnych emocji, nie? Pojawia się Goła Baba ze sceny, wszyscy tak! Chodź, a w drugą stronę nie zawsze to tak dobrze działa, zobaczcie. Goły facet. Parę pań w pandemię wygłodniało. Robercik, zostajemy na noc. Czekaj, podpytajmy. Czy któraś z pań nas przygarnie? No matko, dobra, ale musimy się równouprawnienie. A któryś z panów to już Roberta? To pytanie zadaliśmy tydzień temu w Opolu i na to pytanie, czy ktoś Roberta przygarnie, było pytanie z tłumu. A pije? Pije. Kto nie pije, ręka do góry? Tak. I piją nawet dzieci. Tak, nie podnoszę ręce. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy, szczerze, już bez wazeliny muszę powiedzieć, bardzo się cieszymy, że nareszcie na żywo u Państwa tyle uśmiechniętych...